Cześć, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Piotr Cichelewski i od lat uczę inżynierów, przyszłych inżynierów obsługi efektywnej programów CAD, takich jak właśnie Fusion 360. I dzisiaj chcę zaprosić Cię na nowy film na moim kanale, taki bardziej warsztatowy, w którym będziemy mówić o modyfikacji plików STL w programie Fusion 360. Zanim jednak przejdziemy do meritum, chciałbym dać Ci znać, że w tym momencie trwa jeszcze przedsprzedaż nowego kursu, którego jestem autorem, kursu Fusion 360 zaawansowany, gdzie omawiamy zaawansowane operacje modelowania 3D wewnątrz Fusion 360, operacje zaawansowane, zespoły, części, tworzenie tych elementów. Mamy także moduł, w którym omawiamy symulację MES, animacje czy też prezentacje, zaawansowane więzy, modelowanie powierzchniowe oraz modelowanie swobodne. To znajdziesz w tym kursie, na który Cię serdecznie zapraszam. Link prawdopodobnie pojawia się teraz gdzieś na ekranie, bądź możesz rozwinąć szczegóły tego filmu poniżej i odnaleźć odpowiedni link do strony przedsprzedażowej. Moje kursy, jak zawsze, są dostępne dożywotnio, czyli po zakupie dostęp do kursu jest dożywotni. Do kursu dołączone są pliki, ćwiczenia oraz testy, a także będziemy bazować wewnątrz tego kursu na praktycznych przykładach, będziemy wykonywać praktyczne projekty. Teraz przechodzimy z powrotem do Fusion 360 i będziemy mówić o modyfikacji plików STL. I teraz przenosimy się tam. W pierwszej kolejności to, co będę chciał zrobić, to przede wszystkim zaimportować plik STL, który chcę po prostu zmodyfikować. Ja mam już przygotowany taki plik STL, został on ściągnięty i link do tego modelu dam pod tym filmem, także tam też będzie można sobie zajrzeć. I w pierwszej kolejności, jak już mamy uruchomiony nasz Fusion 360, to żeby wgrać nową siatkę, wystarczy kliknąć tutaj na Insert i wybrać opcję Insert Mesh. Wybieram ten plik, który właśnie chcę uruchomić. Jest to taki właśnie stand dla komórek. Wydrukowałem go już wiele, wiele razy tak naprawdę i bardzo się sprawdza, dlatego w tym przykładzie będzie on po prostu wykorzystany. I teraz tak. Przede wszystkim tutaj z prawej strony pojawi się odpowiednie okno, w którym będziemy mogli wybrać różne parametry, na przykład unit type. W moim przypadku są to milimetry i tak to pozostawię. Możemy sobie wybrać pozycjonowanie i tak naprawdę w tym momencie ja tylko sobie położę go tak jakby na ziemi, ten element, ale on powinien być położony na płaszczyźnie, w tym wypadku XY, więc zatwierdzam to i został taki element wczytany. Jeżeli u Ciebie w Fusion 360 nie widzisz kolorowego elementu, czyli ta siatka nie jest kolorowa, nie jest pokolorowana, to tutaj w Display Settings możesz sobie przejść do Mesh Display i zaznaczyć Face Groups, czyli będzie nam zaznaczał grupy trójkątów. I teraz to, co będziemy chcieli zrobić, to kilka rzeczy. W moim przypadku ten stand jest zbyt mały, dlatego ja zawsze musiałem go skalować. Wewnątrz Fusion 360, jeżeli przejdziemy sobie teraz na odpowiednią zakładkę, gdzie będziemy mogli modyfikować, ta zakładka zawiera po prostu polecenia modyfikujące siatki, tutaj w Mesh, będziemy mogli znaleźć taką opcję jak Scale Mesh i ona jest świetna, ponieważ za chwilkę, jak zobaczysz, ja sobie jeszcze wybiorę jakiś tam punkt, no może tutaj, to nie ma teraz tak naprawdę większego znaczenia. Ja będę chciał skalować ten element w każdej z osi, dlatego typ skalowania jest uniform, ale można byłoby wybrać na przykład non-uniform i skalować w innych osiach. Teraz co zrobimy, to po prostu wpiszemy sobie wartość. U mnie będzie to skala 1,12, czyli o 12% będę chciał to wszystko przeskalować. Zatwierdzam to. I już mam zeskalowane, także moja komórka się tutaj po prostu będzie mogła zmieścić w to miejsce i nie będzie wypadać na przykład. Także spokojnie możemy to zrobić. I co bardzo istotne, to jest stosunkowo od niedawna wewnątrz Fusion 360, to, że operacje, które wykonujemy na siatce, są parametryczne i zapisują się tutaj w historii wykonywanych operacji. Jeżeli byśmy chcieli powrócić na przykład do tej operacji, wystarczy ją wyedytować i na przykład zmienić skalę powiększenia danego elementu, czy też pomniejszenia. W każdym razie możemy tutaj zmienić ten współczynnik skali i to po prostu zapisać, zmodyfikować już na przykład później. Także jest to świetna opcja. Teraz załóżmy, że będziemy jeszcze chcieli modyfikować ten stand, aby go troszeczkę może spersonalizować.
Ja w tym przykładzie będę chciał pokazać Ci wykorzystanie wgrywania czegoś takiego jak pliki SVG. Ja w pliku SVG mam przygotowane już swoje logo. I załóżmy, że na tym modelu będę chciał po prostu odbić się to logo, żeby tutaj się gdzieś ono pojawiło, żeby po wydruku, na przykład po wydruku 3D, było ono po prostu widoczne na moim modelu. Oczywiście to skalowanie, jeszcze wrócę na sekundkę, to skalowanie, które zrobiłem tutaj w Fusion 360, skalowanie siatek plików STL jest także możliwe do wykonania w slicerze, jest to spokojnie, można to zrobić, natomiast ja już teraz, będąc w programie CAD-owskim, mogę sobie po prostu zapisać, stworzyć taką operację jak skalowanie i po prostu już potem się tym nie martwić i na przykład w slicerze potem już nie dodatkowo po prostu nie wykonywać skalowania. Także jak najbardziej można to robić wewnątrz slicera, ale ja preferuję wykorzystanie tutaj Fusion 360, żeby dokonać tej operacji. No dobrze. Zanim jednak będziemy mogli odbić to nasze logo, które sobie tutaj wgramy, musimy troszeczkę skonwertować ten model. On w tym wypadku tak naprawdę nie pozwoli nam dokonać tych modyfikacji, jakim jest naniesienie na przykład i odbicie mojego logo. Więc jak to zrobimy? Musimy skonwertować tą siatkę do body, czyli do elementu bryłowego. I możemy to zrobić przechodząc tutaj na Modify i wybierając Convert Mesh. Kliknę tutaj. Wybierzemy sobie metodę Faceted, standardową, która jest także dostępna w wersjach bezpłatnych Fusion 360 w wersji hobbystycznej. No i wybierzemy sobie tą siatkę. Zatwierdzam to. To może chwilę potrwać, ale skonwertujemy sobie całą siatkę do elementu bryłowego. Zauważ, że pojawiło się bardzo dużo powierzchni. To jest normalne, natomiast usuńmy sobie jeszcze może tutaj tą powierzchnię. Kliknę klawisz Delete. O właśnie, i przy wyborze dużej powierzchni zauważ, że tutaj ta po prawej stronie powierzchnia została usunięta i Fusion stworzył jedną większą powierzchnię. Jeżeli bym popróbował dalej, spróbujmy teraz jeszcze raz zrobić usuwanie powierzchni. To może być tak także, że Fusion tego nam nie zrobi. No właśnie, jest jakiś błąd. Niestety. Spróbujmy jeszcze może tą powierzchnię usunąć. Zobaczymy, czy to coś da. Czasami jest to niemożliwe, ponieważ jest jakiś błąd związany z kalkulacją. Ale już nawet takie poczyszczenie tej powierzchni pozwoli nam szybko nanieść tutaj moje logo. Widzisz, że tutaj się to nie udało. Niestety. Także czasami może się tak zdarzyć, że usuwanie powierzchni nie będzie działać dobrze. Jeszcze próbuję, ponieważ tutaj usunąłem troszeczkę jedną powierzchnię, to się udało, ale czasem może być. O, widzisz? Czyli czasami trzeba troszeczkę pokombinować i powinno się udać powierzchnię pousuwać i stworzyć taką jedną po prostu większą powierzchnię. Ok, w porządku. Teraz to, co musimy zrobić, to przejść do Insert. I z tego miejsca wybierzemy sobie pliki SVG. Ja miałem swoje logo w pliku PNG, który skonwertowałem zwykłymi konwerterami dostępnymi online do pliku SVG. I teraz właśnie to zrobię. Czyli zaimportujemy. Otwórz. Ja sobie wybiorę tutaj powierzchnię, na którą chcę dany element umieścić. Czyli na przykład tutaj. I to, co muszę teraz zrobić, to ten plik SVG odpowiednio spozycjonować, zeskalować. Zobaczę, tutaj mam takie suwaki. Tutaj mam taki suwak do przesuwania pliku SVG na płaszczyźnie. Mogę go tutaj skalować za pomocą tego suwaka, a także rotować na przykład tutaj w tym miejscu. Tak, i ja sobie tutaj troszeczkę przejdę. Jeszcze spróbuję zrotować. O, troszeczkę za dużo. Chciałem, żeby to było mniej więcej równolegle. Więc ile powinno być mniej więcej? No powiedzmy te 3 stopnie. Tutaj sobie już to ustawię. 3 stopnie. Ok, powinno być ok. Jeszcze przesuniemy ten element może w to miejsce. Mniej więcej na środek. Zatwierdzam to. Zapiszę szkic. Ciach. I teraz to, co musimy zrobić, to wykonać polecenie Extrude, czyli E na klawiaturze, bądź przechodząc tutaj do Solid, mamy polecenie Extrude. Wybierzmy sobie tutaj te zamknięte
profile, dwa, bo tutaj mamy oczywiście na drugiej powierzchni część tego profilu, mojego logo, więc spokojnie w tą stronę możemy sobie wybrać na przykład minus 0,3 mm, powinno być ok. I to zatwierdzę w ten sposób. OK, i to jest gotowe, czyli naniosłem w ten sposób logo do tego pliku już skonwertowanego z pliku STL, czyli mamy to w elemencie bryłowym wszystko, jak tutaj zresztą widzisz, mamy element bryłowy. No i dobra, to mamy zrobione. A co jeżeli chcielibyśmy na przykład tutaj zmodyfikować dół jeszcze? Tutaj mamy zdecydowanie więcej problemów, mamy więcej powierzchni i tak dalej, to może być bardziej problematyczne. Załóżmy, że na dole chcielibyśmy przygotować otwór. Możemy to zrobić, tylko musimy posiłkować się na przykład płaszczyznami pomocniczymi. Ja sobie wykonam taką płaszczyznę pomocniczą. Tutaj mamy coś takiego jak płaszczyzna typu offset plane. Kliknę tutaj i to, co muszę zrobić, to wybrać może jedną z tych powierzchni, które dostępne są na modelu, aby stworzyć płaszczyznę konstrukcyjną, która będzie odsunięta od tej wybranej. Załóżmy, że od tej będziemy chcieli się odsunąć. No, wszystko jedno tak naprawdę, 25 mm. Zatwierdzam to. I teraz tutaj będziemy chcieli gdzieś przygotować otwór. Jak to zrobić? No, wystarczy, że wykorzystamy do tego celu szkic, czyli Create Sketch. Tutaj jest ta płaszczyzna konstrukcyjna. C na klawiaturze, aby uruchomić szkicowanie okręgu. No i gdzieś tutaj chcemy wykonać sobie otwór. Naszkicuję może otwór o średnicy 30 mm. Możemy sobie nim jeszcze tutaj dowolnie przesuwać. Jeżeli chcesz, możesz na przykład zrzutować krawędzie z tego modelu, klikając P na klawiaturze i rzutując. Potem stworzyć na przykład jakąś linię pomocniczą, która pozwoli dokładnie usytuować ten okrąg, czy też przyszły otwór pomiędzy krawędziami. Natomiast ja teraz tego nie będę robił. Po prostu gdzieś tutaj w tym miejscu, mniej więcej na środku, będę chciał otwór przygotować. Czyli zatwierdzę to Finish Sketch i to, co musimy zrobić, to po prostu wyciągnąć tak, aby usunąć tutaj materiał z tego stenda, czyli E na klawiaturze, wybieram okrąg, przeciągnę sobie w drugą stronę i już utworzyliśmy taki otwór. Zatwierdzam to. I otwór przygotowany. Dobrze, czyli mamy zmodyfikowany nasz plik STL. Mamy przede wszystkim, dokonaliśmy, jak pamiętasz, tutaj w tym miejscu skalowania. Zauważ, że ja zawsze mogę wrócić do tego miejsca i po prostu dokonać zmian. Natomiast tego teraz już nie będę robił, nie będę zmieniał, ponieważ wszystko jest poustawiane, więc nie będziemy już tego teraz robić. W każdym razie każda operacja została tutaj zapisana. Czyli skalowanie, naniesienie pliku SVG z logo, wycięcie, utworzenie płaszczyzny roboczej oraz wykonanie otworu. Wszystko mamy już gotowe. I teraz z powrotem musimy to skonwertować do pliku STL. Teraz przejdziemy z powrotem znowu na Mesh. I to, co musimy zrobić, to wybrać opcję Tessellate, czyli wybierzemy sobie taką operację, która pozwoli nam skonwertować z pliku z elementu bryłowego do siatki. Czyli klikam tutaj, wybierzemy sobie element bryłowy, możemy wybrać jakość tej konwersji, ja wybiorę sobie tutaj high i zatwierdzę to, poczekamy chwileczkę, aż model zostanie skonwertowany do mesha, czyli do siatki. Teraz wystarczy, że klikniemy tutaj prawym przyciskiem myszy na element siatki i wybierzemy opcję save as mesh. Klikam tutaj. I możemy wybrać przede wszystkim format. Ja sobie wybiorę STL binarny, milimetry. Mamy tu informację o ilości trójkątów. No i tak naprawdę po kliknięciu OK będę mógł zapisać ten plik. A następnie wykorzystać go w slicerze do przygotowania pod drukowanie 3D. I ja sobie przeszedłem już do slicera. Jak widzisz, tutaj używam Prusa slicera. I to, co mamy, to oczywiście zmodyfikowany plik STL, mamy tutaj logo widoczne w tym miejscu. Ciach. Może oczywiście moglibyśmy to pogłębienie troszeczkę zwiększyć, nie ma problemu, ale także mamy tutaj zmodyfikowany i dodany otwór w tym stędzie. Więc teraz można po prostu to wydrukować i cieszyć się zmodyfikowanym wydrukiem 3D.
Serdecznie dziękuję Ci teraz za uwagę. Mam nadzieję, że ten warsztat Ci się podobał. Wybacz, jeżeli gdzieś tam się zająknąłem. Mam nadzieję, że nie było tego dużo i mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś. Jeżeli Ci się to podobało, to oczywiście proszę daj lajka. Możesz także zasubskrybować kanał, jeżeli chcesz. I daj w komentarzu znać, co sądzisz o tym filmie. No i jeszcze raz na koniec zapraszam Cię do przedsprzedaży kursu Fusion 360 zaawansowany. Wszystkie linki do przedsprzedaży znajdziesz pod tym filmem. Ja się teraz z Tobą żegnam. Cześć!